Robert, w przeciwieństwie do poprzedniego meczu, teraz ty miałeś okazję wystąpić. Jak ocenisz swój występ? No, cieszę się, że zagrałem w końcu w sezonie pierwszy sparing. Wynik myślę, że dobry, gra też była dobra. A co do swojej oceny, to zawsze jutro mamy spotkanie z trenerem, przeanalizujemy mój występ i stwierdzimy, co było dobre, a co złe. Miałeś okazję sprawdzić się w rzutach karnych. Czy trener ci udzielał jakiejś instrukcji? No właśnie, te rzuty karne są jedną z moich najsłabszych punktów, nad którymi muszę zawsze pracować. Wiem o tym, ale nie było żadnych instrukcji przed rzutami karnymi. Po prostu to jest loteria, tak można to powiedzieć. No, teoretycznie bramkarz ma więcej szans na obronę, no ale akurat dzisiaj przegraliśmy te rzuty karne. W tym sezonie będziesz rywalizował o miejsce numer 1 w bramce z Michaelem Łubą. Jak układa się wam ta rywalizacja? No, z Michaelem się już znamy dość długi czas. Naprawdę bardzo dobrze nam się współpracuje. Teraz przyjechał do nas trener ze Słowacji, z którym mamy zajęcia 3 razy w tygodniu. I naprawdę ta współpraca i z Michaelem, i z trenerem do bramkarzy wygląda bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej.